Siemanko widzowie, dzisiaj jesteśmy jak widać pod mostem Poniatowskim i zmierzamy na Solec 81B, gdzie znajduje się fajna miejscówka. Nazywa się ona Barry Kent Kraftowe Hot Dogi. Tak więc dzisiaj będziemy trochę po amerykańsku. Połowę zamówienia już złożyliśmy, bo będziemy robić dwa zamówienia po dwa hot dogi dzisiaj. I tak, zamówiliśmy hot doga klasyk oraz hot doga hot cheesy dog. No, to były polecone przez tutaj pana, który nas obsługuje. Do tego mamy, patrzcie, taką fajną orężatkę grochowską. Ogólnie czas oczekiwania ma być bardzo niski, bo tylko 5 minut. Cała ta miejscówka wygląda tak fajnie street foodowo. Mamy na wyczuszce sobie jemy, tutaj mamy kilka mamy krzesełek. No i taki mocno po prostu street foodowy klimat. Hot dogi są tak w cenach od 23 zł za klasyka do 29 za najdroższą pozycję, którą jest nowojorczyk, a tak większość kosztuje 26 zł, więc takie ceny racjonalne. No i tak, do wyboru generalnie było tak, w klasyku jest parówa, a w tej drugiej cheesy hot dogu mogliśmy wybrać sobie parówę, czy tam bierzemy, czy kiełbasę, i wzięliśmy kiełbaskę oczywiście. Są tu nawet hot dogi z kaszanką, co jest bardzo ciekawe. No, miałem na niego ochotę, ale chyba jest za ciepło jednak dzisiaj na kaszankę, więc bardziej przy klasycznych zostaniemy. Hot dogi wyszły, więc zaraz spróbujemy. No dobra, no to zaczynamy od klasyka. Tutaj po mojej prawej stronie mamy już tak fajnie pokrojony, bo mam w swojej części od razu połówkę jednego hot doga i drugiego, czyli tutaj mamy klasyka. Jak widać, mamy cebulkę prażoną. Jest tutaj też, są pikle. No i co? Paróweczka i ketchup z musztardą. Co jest ciekawe, ja ze swego czasu jadłem na Orlenie, zawsze brałem, czy tam innej stacji, brałem hot dogi. Jakiś jeden brałem z ostry, drugi jakiś łagodniejszy. Ostatnio przyszedłem po prostu na ketchup i musztardę, bo mi najlepiej smakują po prostu do hot doga. Dawno nie jadłem takiego lepszego hot doga, więc spróbujemy. Kejowe smaki, właśnie musztarda i hot dog, to jest coś, co lubię. Fajnie robi tutaj ta cebulka z piklem po prostu robotę. To jest taki klasyczny hot dog po prostu w takiej porządnej bule. Dobre jest to, że właśnie paróweczka od razu czuć, że jest lepszej jakości, bo to nie jest taki, wiesz, jak czasami weźmiesz sobie i czynsz po prostu tej marówki się nie da jeść. To jest dobra paruwa. Ogólnie taka klasyka, no klasyka. Dobre jest. Dobra, i teraz próbuję tego hot cheesy doga. Tutaj mamy już kiełbaskę, nie parówkę. Jest jalapeno, jest szczypiorek. Sos to nie wiem, czy jest jakiś ostry. Chyba tu był sos serowy, tak? Sos serowy miałby. Czyli jest tutaj co dwa sosy. Jest sos sriracha i sos serowy, właśnie domowy jakiś. I mamy jeszcze właśnie boczek. To spróbujmy. Dla mnie, mimo że ja klasykę lubię ostatnio i cały czas zajadam się nią, to ten jest lepszy. Ja generalnie lubię ostre smaki, jalapeno, tutaj ten sos sriracha i sos serowy. W ogóle połączenie sriracha z sosem serowym jest mega. No zajebisty jest ten sos serowy, no dosłownie. Naprawdę czuć go porządny ser, że to nie jest jakiś taki chemiczny czy coś. Jest dobry naprawdę ten sos serowy. No i plus do tego masz ten sos ostry. Fajnie to się miesza generalnie. Były chipsy takie jalapeno z serem. To właśnie moje były ulubione, bo jest super połączenie. Tak samo tutaj połączenie ostrego sosu i serowego. Super. Czekamy na kolejne dwie pozycje. To są hot dogi. Jedna to jest currywurst, czyli taka niemiecka klasyka. Chyba ogólnoświatowa, no ale jak się jedzie do Niemiec, to trzeba spróbować currywursta. No nie jesteśmy co prawda w Niemczech, ale jak jest, to ja zawsze próbuję. A drugą pozycję to jest, co ciekawe, wege pozycja, się tak zwie, ale wzięliśmy z parówką, bo jednak trochę nam było szkoda, że nie ma parówki w pozycji wege, ale można sobie na miejscu tutaj dobrać. A dodatki, które są w tym wege hot dogu, no wyglądają chyba najlepiej z całej listy, albo prawie najlepiej. Zobaczycie zaraz. Jest 4,9 tutaj ocena tego lokalu i 177 opinii. Dobra, już sprawdzam jakieś opinie na temat tego miejsca. Super miękka bułka, składniki świeże, fajna kompozycja smaków. Klasyk 9 na 10, cheesy dog 7 na 10, bo trzeba było wziąć hot cheesy dog, bo jest wersja na ostro i nie na ostro. Więc tutaj by było 10 na 10, nie? Jak klasyk był 9. Od paru dni miałem ochotę na dobrego hot doga i to miejsce zaspokoiło moją potrzebę w 100%. Polecam.
mega dobre hot dogi, wszystko świeże, obsługa na najwyższym poziomie. Naprawdę warto zajść do tego miejsca. Ja co mogę potwierdzić, hot dogi póki co naprawdę dobre, a obsługa również bardzo dobra. Znam ten smak. Piło się kiedyś. Ja bardziej z dzieciństwa to pamiętam orężady Helena. A orężady to Helena to u nas się jeszcze niedawno piło całkiem. Kolejne dwa hot dogi też wzięliśmy właśnie sobie w połóweczkach. Pierwszy to jest wegetariański z parówką, więc taki już nie wege, ale to na nasze życzenie został zmodyfikowany. Co my tu mamy? Mamy tutaj, widzę, rzodkiewkę, mamy paprykę, pestki dyni prażone, mamy tutaj sałatę i mamy ogórka takiego kiszonego. Do tego jest jeszcze guacamole. No i co? I parówka, i sos serowy. Więc próbujemy. Te warzywa świeże tutaj fajnie robią, nie? Chrupią trochę. Ta rzodkiewka jest, sporo jej. Dobra jest. Tego guacamole to jakoś tam nie czuć mocno. Ale jest fajnie ten sos serowy właśnie z tymi warzywami tutaj się komponuje, nie? Właśnie teraz poczułem. Po prostu z tej strony, której zacząłem, to nie czułem tego guacamole. Faktycznie je czuć trochę. Tak leciutko po prostu posmak. Spoko. Jednak z tych, co jedliśmy, to zdecydowanie w tym najmniej czuję się fast fooda, bo jednak jest dużo tych warzyw. I się człowiek od razu czuje lżej. Akurat to jest fajne, że ona jest właśnie... Ma różne te struktury w ogóle tutaj. Masz mnóstwo tych warzyw, każdy innego rodzaju. Czy ogórek kiszony, czy masz te guacamole, czy rzodkiewkę, czy te prażone dynie, więc każdy kęs to po prostu jakieś inne tam struktury uderza. Przechodzimy do currywursta i nie będę oszukiwać, moim zdaniem wizualnie wygląda on najlepiej się prezentuje. No ale zobaczymy, jak będzie smakować on. And the winner is... Currywurst wygrywa. Wygrywa, jest lepszy niż ten hot cheese. Hot cheesy cheese. Dla mnie numer jeden. W samym currywurście mamy tutaj po prostu kapustę kiszoną na ciepło. Mamy domowy sos currywurst i musztardę. Bardzo proste składniki. I kiełbaska tutaj jest, nie parówka. To prawda, to jest najwięcej sosu, ale jest dobry. I ta musztarda jest tak troszeczkę tylko dodana. Więc to jest ten sos currywurst, nie? Ale czuć te curry. Bierzcie to, co lubicie, nie? Jak nie lubicie curry, to nie bierzcie, ale no, to jest super. Ja lubię curry, ale naprawdę jest te curry mocno intensywne, tutaj czuć je bardzo. Więc musicie lubić, ale dla mnie najlepsza pozycja tutaj z tych, co próbowaliśmy. Słuchajcie, zjedliśmy już tutaj te hot dogi, jestem najedzony jak zwykle, więc zaraz do domu, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o hot dogi, dla mnie na pierwszym miejscu zdecydowanie currywurst, tylko to jest dla fanów naprawdę curry, bo jest go tak dużo, tak jest intensywny te curry, że naprawdę to się robi takie lekko ostrawa ta potrawa. Drugie miejsce oczywiście ten hot cheesy dog. To połączenie sera i sriracha mnie urzekło. I na trzecim miejscu daję tego Veggie Doga razem z klasykiem. Chociaż Veggie Dog mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, że te warzywa smakowały mi właśnie z tym sosem serowym. A klasyka, no to klasyka. Chociaż tutaj właśnie znalazłem takie inne smaki, które połączenia smakowe, które mi smakowały lepiej, dlatego dopiero klasyk na trzecim miejscu. Wróbel, jakiś komentarz też? Dla mnie currywurst, no... Był zbyt intensywny, dlatego nie daję go na pierwszym miejscu. U mnie w notowaniu spada na czwarte. Był za mocny, za intensywny. Na pierwszym miejscu uplasowałbym zarówno wege, jak i hot cheesy. Aczkolwiek przez to, że w wege było tyle dodatków, był wypełniony w całości, to daję wege na pierwszym miejscu, na drugim hot cheesy dog i na trzecim klasyka. Dobra, to teraz szybka matematyka, matematyka dla opornych. Wurst pierwsze i czwarte, czyli 5 punktów. Czy ktoś zdobędzie mniej, to wygra. Wege pierwsze i trzy, czyli 4 punkty. Powinieneś go na czwartym, kurde. U ciebie był trzeci klasyk, u mnie był czwarty. Nie, ja dałem razem. Dałem, no to 6. Szóste miejsce, czyli wygrywa cheese, bo cheese był u mnie drugi, u ciebie drugi, więc 4. A nie, to razem z wege. Podobnie.
No ale generalnie był w średnim rodzaju chyba wyższy. Ja bym dał tego cheese'a chyba jednak. Jednego wybrać, to cheese, nie? No to nie. Cheese chyba najlepszy. Cheese najlepszy, ale jak można wszystko próbować, słuchajcie. Podsumowując miejsce, świetni ludzie tutaj pracują, naprawdę przemili. Samo jedzenie było bardzo dobre. No i co? Zapraszamy tutaj, to się znajduje Solec 81B. Państwo mówili, że będą na nocnym markecie niedługo, więc będzie można tam ich spotkać. Co ciekawe, mają tutaj też taki przysmak, bułka z piecarkami, więc jeżeli nikt jeszcze nie próbował, to przychodźcie i jedźcie to. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie lajka pod filmikiem. Nie zapomnijcie dać subskrypcji jeszcze, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i co? Tak jak powiedziałem, jestem najedzony, więc już pora do domu. Cześć!